Śpiący rycerze. Jakby o nich chłop opowiedzieć powinien. O zaśpionych rycerzak opowiadają, że mają być kajsi zaśpioni w Giewoncie. Konie niechaj stoją przy złobak, bo ich hań widział kowal, fakla, co i kół. Bo się im podkowy psują i przekuwać ich trzeba. Ja nie po tego fakle do wsi, w kościeliska, chodził kilka razy za jego zywobycia. Jest hań grota niezmierna, ciemna i nosie kaganki świecą po ścianach. Ci rycerze śpią, a co dziesięć lat, to no starszy pomiędzy niemi podźwiguje głowę i pyta się Janioła, co ich pilnuje. – Co już czas? – i sytka rycerze podźwigują głowy w hełmach żelaznych, ale Janiu odpowiada: Nie, śpijcie. – I śpią dalej. Nad niemi jest skała wielga i głęboko do ziemi trzeba iść ku nim. I no zechanie nie trefi jacy ten, co go Janioł pilnujący powiedzie. Jose to nieraz myślał o tem i medytujem se, a i faklek znał i słysałek, jak opowiadał. Ja se to nieraz myślę i myślę, może to i być. Mogą być zaśpioni rycerze w Giewoncie, bo sytko w boskiej mocy. Ale se i to myślę, kieniekie, ze w to wie jak to. czy są nie jest w naskich chłopskich piersiach zaśpioni śpiący rycerze? I cy to potęta skała kany śpią, to nie my?